Czekaj, czekaj, stop, stop, stój! Zanim zaczniemy, koniecznie wpadnijcie na mój nowy projekt o nazwie Teraz Futbol, gdzie znajdziecie newsy, które przyprawią was o zawrót głowy. Siemano, ja jestem Ritek i witam was na kanale Fast Rap w dzisiejszym odcinku. Juice WRLD nie żyje. Żabson z mocnym apelem po śmierci Juice WRLDa. Borikson i Reto pracują nad wspólną płytą. Oraz Kafar o szpaku. Za wersję o żonie bez strzela to bym go zabił. A jeszcze zapraszam was na mojego Instagrama. Za każdy follow odwdzięczam się lajkiem pod zdjęciem. A zanim zaczniemy... Interesujecie się buchmacherką i darmową kasą na start? Wejdźcie na stronę legalnebonusy.pl i zgarnijcie kilka legalnych darmowych złotówek na start. Link znajdziecie w opisie pod filmem. Juice WRLD nie żyje, po najprawdopodobniej ataku padaczki. 21-latek przechodził przez lotnisko w Chicago podczas przesiadki, gdy nagle dostał ataku. Gdy dotarli ratownicy na miejsce, raper krwawił z jamy ustnej. TMZ informuje, że Juice był wciąż przytomny, gdy zawożono go do szpitala. Jednak wkrótce po tym stwierdzono zgon. Przyczyna śmierci jest w tej chwili niejasna. Artysta ledwo co miał swoje 21 urodziny w zeszły poniedziałek. Ledwo co jego kariera nabrała rozpędu i już niestety nie ma go z nami. Jego pierwszy hit, który dał mu większą rozpoznawalność, przyszedł latem poprzedniego roku. Zajął drugie miejsce w notowaniach w Ameryce. Następnie zaczęły interesować się nim coraz większe wytwórnie. Po wydaniu swojego pierwszego albumu studyjnego Juice wydał swoją dwukawałkową epkę, która była swoistym hołdem dla Lil Peepa i Exa. Spoczywaj w pokoju. Żabson po śmierci 21-letniego rapera postanowił napisać krótki apel skierowany do swoich fanów. Wieść o śmierci rapera była dla wielu prawdziwym szokiem. Swój komentarz w całej sprawie opublikował Żabson, który zaapelował do swoich słuchaczy. Ja pierdolę, nie byłem jakimś wielkim fanem, ale ten koleś był mega raperem. Całą tę płytę nagrał na freestylu. Najgorsze, że miał tylko 21 lat. Z jego muzyki nie ciężko było wyczytać, że ma problemy z narkotykami i depresją. Szkoda, że ludzi, którzy zarabiają pieniądze, z jakiegoś artysty tak mało obchodzi jego los. I dopóki zarabiają hajs, to wszystko jest dobrze. Przyczyny śmierci są niewiadome, ale myślę, że przede wszystkim brakowało mu kogoś. Ktoś się o niego troszczy, zaczął swoją wypowiedź Żabson. Na sam koniec wpisu Żabson prosi fanów, by byli ostrożni i uważali na wszystkiego rodzaju używki. Dbajcie o siebie i o swoich bliskich. Alkohol i narkotyki w odpowiednich ilościach są dla ludzi, ale nikt nie jest nieśmiertelny i trzeba być tego świadomym. Dbajcie o swoje ciało i umysł. Często się badajcie, a gdy potrzebujecie pomocy, zwróćcie się do specjalisty, który ma odpowiednie predyspozycje, by wam pomóc. A teraz znakomite wieści dla fanów całej ekipy Chillwagonu. Dwójka reprezentantów ze składu wyda niebawem wspólny materiał. Nowa misja, Borikson i Reto. Możemy przeczytać w specjalnie przygotowanym klipie do bonus tracka znajdującego się w pierwszej płycie Chillwagonu. Utwór Kostka Rubika został umieszczony jako dodatkowy utwór na płycie. A specjalny klip możemy obejrzeć za pomocą okularów do rozszerzonej rzeczywistości, które dołączone były do preorderu albumu. W pewnym momencie animacji na ekranach pojawia się właśnie napis: Nowa misja, Borikson i Reto. I jest to swoista zapowiedź wspólnego albumu obu twórców. Materiał ma ukazać się w 2020 roku. Reprezentant Dixon 37 w przeprowadzonym Q&A odpowiedział na pytania fanów. Na instagramowym profilu Kafara pojawiła się możliwość zadawania pytań. W przeprowadzonym Q&A dowiadujemy się m.in. czy beef z SBM Label został zakończony oraz co Kafar sądzi o szpaku. Swego czasu bardzo głośno było o beefie pomiędzy Białasem i BDS-em, a Kafarem i resztem z ekipy Dixon 37. Pojawiło się sporo disu. Dziś o beefie mało kto pamięta, a sam Kafar zapytany o koniec beefu mówi tylko: nie mam czasu. Jeden z fanów zapytał także o zdanie Kafara na temat szpaka i jego twórczości. Reprezentant BOR usłyszał kilka ciepłych słów, choć Kafarowi nie podobał się do końca wers z jednego z disów skierowanych w stronę Bezczera. Fajnie sobie leci, oczywiście kwestia gustu, ale jak raper zaczyna krzyczeć, to już mi nie do końca pasi. Nie poznałem. Raczej props, choć za wers o żonie Bezczera w ich bifie, to bym go zabił. Haha. A w dzisiejszym odcinku to by było na tyle. Jeżeli się spodobało, to zostaw łapkę w górę oraz suba z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić kolejnych materiałów. Zapraszam was jeszcze na mój Instagram, słyszymy się już niedługo. Siemano! Koniecznie zajrzyjcie do chłopaków z Totolotka na ich nową serię vlogów z wyjazdu. Znajdziecie tam nie tylko ciekawe filmy, ale mega bonusy, które specjalnie dla was przygotował nasz sponsor. Zajrzyjcie, bo warto.